Witam. Chciałbym w tym filmie przedstawić sposób na sortowanie listy długością wyrazu. Mamy listę z miejscowościami i chcielibyśmy, aby miasto Ełk było na samym początku tej listy, a miasto Przedmieście Szczebrzeszyńskie, żeby było ostatnim elementem tej listy. I wszystkie pozostałe, aby ustawiły się zgodnie z ilością znaków. Ponieważ takiej funkcjonalności Excel nie posiada, więc zastosujemy do tego funkcję DIY. Funkcja DIY jest funkcją tekstową, która umożliwia zwrócenie długości wyrazu. W jaki sposób podejdziemy do tego zagadnienia? Pierwsze, co musimy zrobić, to dodać nową kolumnę, kolumnę pomocniczą, która będzie wyznaczała nam długość danego wyrazu. Ja w komórce C1 wpiszę sobie nazwę długość miasta i to będzie kolumna, w której zdefiniujemy sobie długości poszczególnych miast. Funkcja jest stosunkowo prosta, nie będziemy korzystali z kreatora, tylko wpiszemy ją z ręki. Zaczynamy standardowo od wstawienia znaku równości, który rozpoczyna nam formułę i funkcja nazywa się po prostu DIY od długość. Naciskam tabulator, aby dostać się do argumentów funkcji. Ta funkcja posiada tylko jeden argument, czyli tekst, którego długość ma zwrócić. Wskazuję, że chciałbym, aby wyświetliło mi na wysokości tego wiersza długość wyrazu Łódź. Zamykam nawias, naciskam Enter i funkcja zwróciła mi liczbę 4, ponieważ wyraz Łódź posiada 4 znaki. Ustawiam się w komórce z długością, podwójne kliknięcie w uchwyt kopiowania i dostajemy długości wszystkich miast, które występują na tej liście. Ponieważ kolumnę długość miasta zdefiniowaliśmy bezpośrednio przy kolumnie miejscowość, to teraz dla Excela jest to jedna wspólna lista, więc sortowanie tą kolumną będzie oznaczało sortowanie również kolumną miejscowość. Co robimy? Ustawiamy się w dowolnej komórce kolumny długość miasta i wybieramy sobie sortowanie. Możemy to zrealizować albo z narzędzi głównych z grupy edytowanie i tu mamy dostęp do przycisków sortuj od najmniejszych do największych bądź sortuj od największych do najmniejszych. Ewentualnie w zakładce dane również mamy dostęp do opcji sortujących. Ja posortuję sobie od miasta z najkrótszą nazwą do miasta z nazwą najdłuższą, czyli w tym przypadku AZ, natomiast jest to sortowanie od najmniejszych do największych. Klikamy i nasza lista zostaje przesortowana. Oczywiście możemy przesortować w drugą stronę, mamy wówczas sortowanie od najdłuższej nazwy miasta do nazwy najkrótszej.